Jak się podoba atmosfera tutaj w Krakowie? Bardzo sympatycznie jest, dużo ludzi, dużo młodzieży z każdego krańca świata, także naprawdę atmosfera jest porażająca. Czekamy na papieża, teraz jedzie pliwością, także... No właśnie, jak będziecie witać papieża Franciszka? Hucznie, na pewno. Nie będą okrzyki. Będą okrzyki, będą brawa i wszystko, co tylko, nie wiem, no nie mogę określić. Jest tu bardzo dużo ludzi z różnych krajów, ale wszyscy sprawiają, że czujemy się niezwykle dobrze. Wszyscy są bardzo mili, mogę wręcz powiedzieć, że czuję się tu jak w domu. Jest tu niesamowita atmosfera. Przechodzimy przez ulicę, a ktoś krzyczy: o, Hiszpanie w Polsce. Ludzie są tu bardzo mili, współpracują ze sobą i tworzą tę miłą atmosferę. Byliśmy już w Częstochowie i w Auschwitz. To było niesamowite doświadczenie. Aż ciężko teraz nam sobie wyobrazić, że to było ludzkie dzieło. To miejsce naprawdę daje dużo do myślenia i zmusza do refleksji. Polacy są bardzo mili i ciągle starają się stworzyć nam domowe warunki. Jesteśmy bardzo zadowoleni i ciężko opisać to, co tutaj czujemy.